Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak możemy zaaplikować o Content A Plus Premium. Kiedyś już mówiłem na ten temat w haku, który tutaj na górze możecie sobie kliknąć, z tym, że ten hak amazonowy był nakręcony około roku temu. Zasady trochę się zmieniły, nie bardzo, pewne wymagania po prostu są troszkę mniejsze niż były kiedyś. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja od 11 lat sprzedaję na Amazonie, posiadam dwie własne marki, mieszkam w Londynie od 2003 roku. Od 2004 roku zajmuję się e-commerce, współpracuję również ze startupem w Londynie, agregatorem marek, gdzie zarządzam wszystkimi marketplace'ami Amazon, eBay oraz Walmart i dzielę się tutaj wiedzą na ten temat, na tym kanale. Jeśli jesteście zainteresowani solidną, porządną wiedzą na temat Amazona, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Możecie zapisać się do grupy na WhatsAppie. Grupa zrzesza tutaj uczestników kanału, którzy zainteresowani są tym, aby pogłębiać swoją wiedzę, więc tam można wymieniać się informacjami, zadawać pytania. Także gorąco zachęcam do tego. Zapraszam Was również do zapisania się do mojego newslettera. Link znajduje się pod opisem w opisie tego filmu. Jest to pierwszy polski newsletter na temat Amazona, AI oraz e-commerce, który trafia do skrzynek subskrybentów każdy piątek o godzinie 19 czasu polskiego. Jest to taki jakby update z ostatniego tygodnia, z ostatnich 7 dni, co wydarzyło się w tej przestrzeni amazonowo-e-commerce'owej. A Plus Content jest dostępny dla właścicieli marek, znaków towarowych, którzy zarejestrowali swój znak towarowy w koncie Brand Registry na Amazonie. Dostają oni dostęp do tego, aby stworzyć sobie tak zwany A Plus Standard Content, który wygląda mniej więcej tak jak tutaj. Jest to 5-7 modułów, które Amazon oferuje i możemy tutaj wypełnić je zdjęciami, częściowo zdjęciami, tekstem, od nas już to zależy. Content ten wpływa na SEO przede wszystkim, SEO na Amazonie, jak Amazon rozumie nasz listing. Co prawda content tutaj zawarty, teksty oraz teksty w alt teksty w zdjęciach nie są indeksowane przez Amazona, natomiast jest to indeksowane przez Google, więc jeśli mamy taki content, dobrze wszystko rozegramy, zaplanujemy, to jest duża szansa, że będzie to przyciągało ruch z Google, tak? Bo Google będzie indeksował tę stronę, indeksuje właśnie nasz A Plus Content i w wynikach wyszukiwania w teorii nasze produkty mogą się pokazywać, jeśli klient będzie na przykład puzli szukał i odpowiednie słowo kluczowe wpisze, które my tutaj pod to słowo kluczowe zoptymalizowaliśmy się w naszym listingu. Tak natomiast wygląda Content A Plus. Tutaj sobie możemy zobaczyć, o ile zobaczcie, szerszy jest ten content, jak bardziej rzuca się w oczy. Możemy umieścić tutaj również film, wideo na temat naszego produktu. Te moduły całkowicie inaczej wyglądają, bardziej bazują na wizualnym aspekcie tej części listingu niż na tekstach. Warto również wspomnieć, że według nie tylko Amazon, ale również jakichś tam badań publikowanych przez różne firmy, które zajmują się Amazonem, wynika, że przewaga w konwersji, jeśli chodzi o standardowy A Plus Content versus A Plus Content Premium, to jest około 20% wzrost konwersji, czyli jeśli mamy conversion rate na poziomie 10% z A Plus standardowym, możemy oczekiwać około 12% conversion rate w kontencie A Plus Premium. Dlaczego jest to ważne? Ano dlatego, że jeśli mamy 10% conversion rate, to w teorii, tutaj mówimy tylko o PPC, powiedzmy, musimy wydać na reklamę, zapłacić za 10 kliknięć, czyli co 10 kliknięcie to jest sprzedaż. Przy 12% conversion rate jest to 8,3, można założyć, że to jest 8 kliknięć, czyli jeśli dajmy na to płacicie za jedno kliknięcie, powiedzmy, dolara, niech to będzie, no to będzie 2 dolary różnicy wtedy, tak? 2 dolary taniej nas kosztuje to, aby sprzedać jeden produkt, jeśli chodzi o PPC. No i w momencie, kiedy sprzedajecie produkt, który zarabia na przykład, powiedzmy, nie wiem, 10 funtów, to jest wasz profit, to jeśli 2 funty, 2 dolary mniej zapłacicie, czyli macie 20% wzrost profitu na jednym produkcie, więc tutaj liczby mówią same za siebie. Gdzie znaleźć A Plus Content? No tutaj, jeśli jeszcze tam nie dotarliście, advertising i klikamy sobie na A Plus Content Managera.
I tutaj wszyscy ci, którzy mają już znak towarowy zarejestrowany, natomiast nie mają A Plus Premium, wyświetla się taka informacja, czyli aby uzyskać dostęp do premium, musimy wszystkie produkty, które zostały wystawione pod naszą marką, powinni mieć dołączone tak zwane brand story. Brand story jest to taki panel podłużny, który możemy sobie zobaczyć, występuje w okolicach A Plus contentu, contentu premium, ponieważ brand story również jest dostępne w wersji, kiedy mamy sam content standardowy A Plus, ale to wygląda bardzo, bardzo ubogo, natomiast tutaj w contencie A Plus premium, jeśli sobie zjedziemy w okolice contentu A Plus, tutaj możemy sobie zobaczyć, że w niektórych przypadkach on tutaj akurat na tym listingu znajduje się poniżej contentu A Plus premium, natomiast dosyć często znajduje się to nad contentem, tutaj w tym rejonie byśmy zobaczyli. To jest taki panel, który składa się z tła i tutaj takich sliderów, które można sobie przewijać, można ich aż 17 tutaj dodać i to jest właśnie ten brand story content, który można stworzyć tylko jeden, to naprawdę jest około, powiedzmy, nie wiem, godzina pracy, żeby takie coś stworzyć i musimy się upewnić, że dodajemy go do każdego ASIN-u, który wystawiliśmy pod tą daną marką, na przykład mamy Hubro, to jest nasza marka, pod tą marką mamy go na naszym marketplace. Należy też pamiętać, że brand story oraz A Plus content, one są przypisane do danego marketplace, czyli jeśli stworzymy zestaw zdjęć i stworzymy A Plus content, zwykły lub premium, brand store na rynku brytyjskim, jeśli chcemy stworzyć na rynek niemiecki, musimy idealnie porobić również tłumaczenia, ale osobno załadować na rynku niemieckim, osobno na włoskim, osobno na francuskim, o tym należy pamiętać. Czyli to jest brand story. Punkt drugi mówi nam o tym, że powinniśmy stworzyć 5 standardowych A Plus contentów, takich projektów i one powinny mieć status approved w ciągu ostatnich 12 miesięcy, o czym sobie zaraz powiem. I tutaj taka ciekawostka, że kiedyś ten akces do contentu premium był nadawany na każdy rynek osobno, czyli musiałem aplikować, czyli robić to, co za chwilę wam pokażę, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, natomiast teraz od razu wszystkie nasze aktywne marketplaces dostaną dostęp do premium. Również tutaj ten enrollment cały, czyli to, kiedy ci, którzy aplikują, otrzymują dostęp, było to raz na miesiąc, tak, pierwszego dnia każdego miesiąca, teraz jest to co piątek, czyli co tydzień, to zobaczcie już, o ile tutaj przyspiesza cały proces. No i również taka informacja, że kiedyś, jak już poaplikowałem na te różne marketplace, to musiałem na wszystkie po kolei wchodzić i wizualnie sprawdzać, czy już to nastąpiło, czy już mam ten akces, czy jeszcze nie mam. Teraz będziemy tutaj już informowani o tym, więc no, jest jakiś tam postęp ze strony Amazona. Więc idąc z powrotem do brand story, aby w ogóle stworzyć A Plus content nawet w tym momencie tutaj, damy na to ten standardowy, chcemy zrobić standardowy lub brand story, no to klikamy bądź stąd, są to dwa miejsca, przenoszą nas w tą samą lokalizację. Ta część dotyczy standardowego A Plus contentu, czyli tego, który widzieliśmy na tych puzzlach na samym początku filmu. No i tutaj mamy brand story. Po kliknięciu na brand story możemy po prostu iść przez proces, który jest dosyć prostym procesem. I tutaj na tej stronie przede wszystkim nazwijmy sobie ten content, możemy sobie to dowolnie nazwać, to nie ma znaczenia, ponieważ to się tylko będzie na naszej liście wyświetlało, tego klient nie widzi. Wybieramy język, w którym akurat jestem na rynku brytyjskim, więc jest język angielski. No i tutaj mamy opcje i tak naprawdę minimum, które musimy zrobić, to jest dodanie sobie zdjęcia, które w tle A Plus contentu będziemy widzieli. Musimy dodać wersję i na desktop oraz na komórkę, więc tutaj musimy kreatywnie do tego podejść, co klienci na komórce będą widzieć, który wycinek tego zdjęcia, ewentualnie całkowicie nowe zdjęcie. Mamy podane wymiary, więc tutaj się można przygotować wcześniej z tym wszystkim. To jest miejsce na tak zwane alt teksty, to się nazywa image keywords, natomiast tutaj dobrym takim rozwiązaniem jest to, aby postarać się zimplementować jakieś słowa kluczowe, bo pamiętajcie, to będzie indeksowane również przez Google. I kiedy wrzucimy sobie tutaj tło, później mamy możliwość dodania tych modułów, czyli tych slajdów, które tam były i tutaj minimum
Są to cztery slajdy, które należy do kontentu Brand Story dodać. Kiedyś był to jeden slajd, ale chyba Amazon doszedł do wniosku, że wielu sprzedawców idzie po najmniejszej linii oporu i to dosyć brzydko wyglądało, więc zaczęli wprowadzać ten wymóg wprowadzenia czterech slajderów. Czyli generalnie tutaj możemy sobie jakieś zdjęcie powiedzmy wybrać. Niech to powiedzmy będzie to, już tak przykładowo na szybko lecę. Tutaj będzie jakieś tam drugie zdjęcie. OK, tu możemy jakiś tam powiedzmy tekst wpisać. Dodajemy i już tutaj mamy tło. My mamy moduły, mamy cztery różne moduły do wyboru. Mamy brand card, about, czyli to jest tak jakby o nas. Możemy tutaj sobie logo załadować, tekst na temat naszego produktu. Mamy kartę z czterema produktami. Mamy kartę, gdzie możemy dodać po prostu zdjęcie lifestyle'owe, jeśli mamy taką potrzebę, oraz mamy kartę, gdzie możemy dodać pytania i odpowiedzi, które myślimy, że klient by uznał jako użyteczne. Możemy miksować te elementy, jak mówiłem, 17 można ich dodać, więc mogą to być, nie wiem, same te brand card dla czterech Heysinów. Może to być dowolnie pomieszane tak naprawdę, jak tylko chcecie to sobie zrobić. Ja mówię, sugeruję, aby użyć wszystkich 17 i wepchnąć tam dużo zdjęć, dużo alt tekstów, dużo słów kluczowych. No teraz, kiedy już stworzyliśmy, mamy te wybrane slajdy, które chcielibyśmy, background, klikamy sobie, kliknij na apply async, no i wklejamy sobie tutaj jakiś tam nasz async, który jest, a Amazon zaciągnie nam ten async, klikamy sobie, upewniamy się, że tutaj jest odznaczone, klikamy apply content, czyli znaczy, że ten brand story content, który stworzyliśmy, zostanie tutaj przypisany do tego produktu, który dodaliśmy. Oczywiście tych produktów należy dodać, no wszystkie te produkty, które pod daną marką mamy wystawione, więc musicie mieć listę tych Heysinów przygotowaną i po kolei tutaj jeden po jednym dodawać i przez ten proces przechodzić. Tutaj mi się taka informacja pokazuje, czy ten content, który przed chwilą właśnie stworzyłem testowy, ma nadpisać ten istniejący. Oczywiście nie ma, natomiast ja tutaj jeszcze nic nie save'uję, więc możemy kliknąć tak, override. I będzie to wszystko tutaj nadpisane. Jak już widzicie, na dole ten produkt się pojawił, już jest zaaplikowany do tego jednego Heysinu. Możemy go usunąć, jeśli mamy taką potrzebę. A jeśli mamy więcej tych Heysinów, powtarzamy proces. Znów tutaj wklejamy Heysin, tutaj wklejam akurat jeszcze raz ten sam, ale Heysin za Heysinem i znowu apply content i dodajemy, ta lista na dole nam się będzie powiększała tych Heysinów, aż będziemy mieli wszystkie Heysiny, gdzie chcielibyśmy ten A-plus content, ten brand story content zaaplikować. No i kiedy tutaj mamy już to zrobione, klikamy Next, Review and Submit. Tutaj wyskoczy błąd, ponieważ nie dodałem czterech modułów, prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, tu jest Submit and Approval. Błąd nie wyskoczył, prawdopodobnie wyskoczy za chwilę, natomiast ja tutaj nie klikam Submit for Approval, ponieważ no, nie chcę, aby ten brzydki content mi się gdzieś tam opublikował. Także tak wygląda sprawa z Brand Story i z dodawaniem. Pamiętajcie, Brand Story musi być dodany do każdego Heysinu, który macie u siebie w inventory, wlistowany pod tą waszą marką, pod którą sprzedajecie. No i teraz drugim krokiem jest to, aby dodać 5 standardowych A-plus contentów i aby Amazon zaaprobował je. I musimy się upewnić, że mamy ten status approved tutaj w ostatniej kolumnie. W ciągu ostatniego roku 5 takich statusów. No i teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ja mam tylko jeden produkt na Amazonie. I teraz jak przechodzimy ten proces tworzenia 5 A-plus standardowych kontentów po to, aby miały one status approved, jeśli mamy jeden produkt. Tutaj na tym koncie widzicie, jest dużo razy, już było tutaj próbowane, 15 razy, bo to jeszcze jest ten stary czas, kiedy rok temu rzeczywiście 15 tych A-plus kontentów trzeba było mieć zaaprobowanych. Tu one były odrzucane, jak widzicie po prawej stronie, cały czas. I teraz jak możemy w ogóle przejść ten podstawowy problem, którym jest stworzenie 5 zaaprobowanych A-plus contentów. Zróbmy sobie content o nazwie test 1 i dodajemy po prostu jeden jakiś tam moduł najprostszy, który tutaj gdzieś istnieje, jakieś zdjęcie dodam, mam nadzieję, że coś tam Amazon zaaprobuje. Oczywiście to powinno zdjęcie mieć dokładnie tyle, co tutaj Amazon sugeruje. Jak widzicie, jest tutaj przycięte to, które ja wrzuciłem, ponieważ ono ma inne rozmiary. Natomiast tutaj mamy możliwość dodania, dodaliśmy sobie. No i teraz aplikujemy async, dodajemy async, ten jeden async, który mamy na swoim koncie, apply content, klikamy review and submit, czekamy chwilę,
tutaj informacja się pokazała, zasejwowane, no i już został dodany do katalogu. I teraz, kiedy wrócimy sobie na listę wszystkich naszych kontentów standardowych w tym przypadku, które, no standardowych E-Plus, ponieważ to konto E-Plus też ma, mamy tutaj nasz test jeden. No i teraz, to jak mówię, wyobraźmy sobie, że tego wszystkiego na dole nie ma. Mamy pierwszy test zrobiony, jest na razie submitted, to się za parę godzin zmieni na approved, więc mamy już numer jeden. Więc teraz co chcemy zrobić? Chcemy mieć drugi zaaprobowany. Klikamy sobie w ten, klikamy sobie w edycję, przepraszam, w akcję i robimy duplicate, duplikujemy go. Możemy tutaj wybrać opcję, czy chcemy skopiować ten async do tego, do którego on już jest w tym momencie, ten content przypisany. No możemy tak, mamy jeden produkt, chcemy go przypisać jeszcze raz do tego samego produktu, nazywamy to test 2, duplikujemy, OK, content successfully created, super. Musimy się teraz pamiętać, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na test 1, tak? Musimy teraz wejść w test 2, ponieważ na razie jest w drafcie, musimy z powrotem wejść do test 2, w edycję, dodaj content, dodaj async, tutaj async już jest dodany, review and submit, submit for approval, poszło. Jesteśmy na test 2, wracamy na pełną listę. Zobaczcie, już jest test 1, test 2. Ten jest approved, ten jest submitted, ten jest submitted. Dobra, robimy następny, teraz dwójkę, duplikujemy, nazywamy to trójką, tak? Test 3, kopiujemy ten sam async, duplikacja. Jesteśmy na test 2, musimy wrócić się, musimy wyedytować test 3, który gdzie jest? W drafcie. Wchodzimy, edycja, apply async. Ten sam async, cały czas ten sam async dodajemy. Review submit for approval. Submit for approval. OK, jesteśmy na 3, idziemy. Proszę bardzo, 3 submitted. Już mamy 3. No i teraz robimy czwarty i piąty raz tak samo. Pamiętajcie, podpinaliśmy ten sam E-Plus content non-stop do tego samego produktu, więc tutaj nie ma znaczenia, który tak na końcu zostanie opublikowany, ponieważ ten jeden zostanie opublikowany na tym produkcie. Natomiast tutaj za kilka godzin nam się pokaże 5 tych standardowych zaaprobowanych. My mamy dzisiaj środę do piątku, jeśli jeszcze dodaliśmy brand story do wszystkich naszych produktów wystawionych pod naszą marką na naszym koncie, to w piątek powinniśmy mieć informację na temat tego, że zostaliśmy zaaprobowani tutaj i wtedy będziemy mieli możliwość, kiedy sobie klikniemy na Start Creating A-Plus Content, będziemy widzieli również ten środkowy moduł, czyli Create Premium A-Plus i zaczyna się nowy rozdział w waszym biznesie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do zapisania się jeszcze raz do grupy na WhatsAppie, do zapisania się do newslettera. Link znajduje się pod tym filmem. Jeśli film wam się spodobał, dajcie lajka. Jeśli content tego typu was interesuje, koniecznie zasubskrybujcie kanał. I dziękuję. Trzymajcie się. Hej.